X-Audio zaprasza do wysłuchania książki Danuty Noszczyńskiej, zatytułowanej Harpia. Czyta Ewa Abart. Wstęp. Opowiem ci moją historię. I ta historia cię nie urzeknie. Nie wiem, co ci się w niej najbardziej nie spodoba. Może ja, bohaterka niesympatyczna, z którą na pewno nie chciałabyś się utożsamiać. Może mój sposób na życie, moje zadufanie w sobie, arogancja, pycha, próżność... A może po prostu tylko jej zakończenie? Może wyda ci się zbyt ckliwe, zbyt żałosne, ale życie bywa też i ckliwe, cokolwiek to oznacza. Jeśli już, to bardziej ja wydam ci się pod koniec tej historii żałosna i ckliwa. Tak czy inaczej, opowiem ci coś, co powinno cię przerazić, zniechęcić, co każe ci zwątpić w to, w co wierzysz. Bez znaczenia, czy wierzysz z pułapu ateizmu, czy przez pryzmat religii, bo tak czy inaczej wierzysz. Wierzysz w siebie, w swój dobry los, wierzysz, że nie ma tego złego. Wierzysz w jakąś ogólną, odgórną sprawiedliwość, co to każdemu, jego miarką, albo w tego, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I choćbyś nie wiem, jak była cyniczna, sterana życiem i zgorzkniała, wierzysz. Bo tak jak jedzenie nieodzowne jest do życia ciała, tak wiara potrzebna jest do funkcjonowania umysłu lub duszy, jak wolisz. Wiara jako wiara sama w sobie, bez względu na przedmiot wiary, wiara jako środek do celu, a nie cel. Ja właśnie zwątpiłam w swój przedmiot wiary. W latami budowane przekonanie, że to do mnie należy ostatnie słowo. A to, o czym nie jest mi dane decydować, wystarczy omijać szerokim łukiem. Tworzona przez lata idea, spajana najtwardszym betonem, okuwana żelaznym pancerzem, runęła w jednym mgnieniu oka. Jest bowiem w świecie taki żywioł, na który nie ma mocnych, który, jak woda, ogień i wiatr, może być błogosławieństwem lub przekleństwem. Dramatem staje się wtedy, gdy jest równocześnie jednym i drugim. Nie dając innych możliwości. Ten żywioł to miłość. Ale po kolei. Rozdział pierwszy. Kolejny facet z przypadku, czyli optymalny początek stanu rzeczy. Grzegorz stał na środku salonu. W ręce trzymał zaproszenie na ślub Estery. Po prostu stał. Po prostu trzymał to cholerne zaproszenie przed oczami i wpatrywał się w nie z zaciętym wyrazem twarzy. Po prostu. Tak by to mogło wyglądać, po prostu, ale to był mój salon, na kopercie było moje imię i nazwisko, a zaproszenie dotyczyło wyłącznie mnie. W tej sytuacji ja stałam też i patrzyłam na Grzegorza, wymownie. Czekałam. Dopóki nic nie powiedział, ciągle jeszcze miał szansę. Wszystko zależało od jego pierwszych słów. Czekałam w napięciu i dłużyło mi się to czekanie. Jeszcze parę sekund temu miałam jakieś pozytywne oczekiwania. Teraz już nie było mi wszystko jedno Nie pojedziesz na ten ślub, odezwał się w końcu prawie nie otwierając ust wreszcie pomyślała mi nagle całe napięcie znikło. mogłabym zapytać dlaczego albo konkretniej co ma przeciw temu, ale żaden dialog nie miał tu najmniejszego sensu. Pojadę odpowiedziałam zamiast tego: jeśli jeśli to zrobisz to. Grzegorz szukał odpowiednich słów i nie szło mu najlepiej. Postanowiłam mu pomóc. To z nami koniec, w porządku. Wyjęłam mu z ręki zaproszenie. Jak sobie chcesz? Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Naprawdę? Ten ślub jest dla ciebie ważniejszy od nas, o ode mnie? Pieprzysz, Grześ. Westchnęłam znużona. Powinieneś słuchać uważniej, kiedy coś do mnie mówisz. Nie wierzę. Mruknął pod nosem. No, to nie wierzę. W co nie wierzysz? Może sprecyzuj to jakoś, odparłam o wiele głośniej, że nie zamierzam trwać w żadnym uwarunkowanym związku? Czyli będę z Tobą pod warunkiem, nie Grzesiek, ja nie wierzę. Nie pozwalasz mi pojechać na ślub estery, bo. bo co? Nie pozwalasz! Słyszysz, jak to brzmi? I właściwie guzik mnie, Twoje powody obchodzą, ale chcę zobaczyć, jak się miotasz, usiłując nadać bezsensowi pozory sensu. No więc? Bo nie widzę powodu, dla którego miałabyś być na tym ślubie. W jakim charakterze? Jako kto? Grzegorz wyraźnie się rozkręcał. A ja nie widzę powodu, dla którego miałoby mnie na nim nie być. Nie chcę, żebyś spotykała się z jego rodziną. Aha. Czyli, reasumując, nie mogę pojechać na ślub Estery, bo ty tego nie chcesz. Ha. czy tak? Uważasz, że to jest sensowny, logiczny i wystarczający powód? Odwracasz kota ogonem, prychnął Grzesiek. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że powinnaś uszanować moją. M, 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 moje uczucia. Twoją wolę, zamierzałeś powiedzieć? Ale dobrze, niech będą uczucia, twoje. A co z moimi? Skoro jesteś ze mną, twoje uczucia powinny być ukierunkowane na mnie, a nie na, na, na inne osoby. Jakie inne osoby? Czepiasz się. Masz na myśli esterę? Teraz to już zwyczajnie się czepiasz. Odpowiedz. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Grzesiek w końcu nie wytrzymał. Ta, tak jestem zazdrosny. I, I powiedziałem przecież, nie chcę, żebyś się spotykała z jego rodziną. Nie rozumiesz tego, Ada? Nie, nie rozumiem. Ponadto, gdybyś zapomniał, to przypominam, on nie żyje. Od dobrego roku spoczywa w grobie, więc mnie oświeć, o kogo, czy raczej o co ci chodzi? Estera jest jego siostrą. Może myślisz, że na mój widok jej narzeczony bryknie z ołtarza, by ożenić się ze mną? A może obawiasz się, że polecę na małżonka byłej teściowej? Estera to niegdyś mała dziewczynka, w której dorastaniu byłam bardzo istotnie obecna. I widać, jestem w jakiś sposób do dziś, skoro mnie zaprosiła na swój ślub. Teraz już niemal krzyczałam, bo postawa Grześka była dla mnie tak idiotyczna i tak niepojęta, że trudno było mi nadal opanować irytację. Grzesiek wsadził ręce w kieszenie i zaczął przechadzać się w tej i nazad, kalkulował. Okej. Okay. No trudno. Postawiła się mnie pod ścianą rozłożył ręce w geście kapitulacji. Jedź. Przysiadłam na brzegu stołu i wpatrzyłam się w Grześka z uwagą. Nagle ujrzałam całą tę scenę z perspektywy widza, jedynie, tak jakoś z boku, bez najmniejszego osobistego zaangażowania, bez żadnych subiektywnych uczuć. Derzawi? Pomyślałam. To już przecież było. No jedź. Powtórzył Grzesiek, biorąc mój bezruch za osłupienie spowodowane gwałtownym napadem szczęśliwości. A nie wiem, odpowiedziałam zamyślona, jak to nie wiesz? Pojadę oczywiście, poprawiłam się natychmiast. No, ucieszył się Grzegorz, bo już pomyślałem, że cała ta awantura była po prostu od tak sobie dla treningu. A skoro jest jak jest, to znaczy, że możemy wrócić do planów na dziś. Obiad na mieście, potem koncert, a potem kolacja u mnie. Hej! Pamiętasz, taki był plan? Grzegorz pomachał mi ręką przed oczami. Owszem, był. Przyznałam całkiem rzeczowo. Ale uległ zmianie. Nigdzie nie idę. Zostaję w domu sama. Na miłość Boską, Ada, co cię ugryzło? Przestraszył się w sposób widoczny. Nic mnie nie ugryzło, daj mi spokój. Odechciało mi się po prostu. Ciebie też mi się odechciało. Idź już, proszę. Chcę zostać sama. Tego właśnie się obawiałem. Wysapał grzesiek i sponsowiał na twarzy. Oczywiście, moja niezależna terytorialnie i uczuciowo dziewczyna mnie rzuca. W końcu mogłem się tego spodziewać. Skoro mogłeś, to po co urządzałeś tę awanturę? Ja? Ja urządzałem? Zdziwił się całkiem szczerze. Tak, ty właśnie. A czy ty masz świadomość, że jak tylko on się pojawia na horyzoncie, i nieważne osobiście, czy ktoś z jego rodziny, żywy czy nieżywy, zawsze zaczynają się między nami problemy? Rozumiesz mnie? Nie. Tym bardziej, że się nie pojawia. Ani on, ani nikt z jego rodziny. Nie. No przecież sama widzisz! Masz to teraz czarno na białym! nabrała mu głęboko powietrza w płuca. Nie, nadal nie rozumiem. Nie rozumiem ciebie, a ty nie rozumiesz mnie, dlatego nie możemy być razem. Tak się nie da, grześ. Ada. Podeszłam do drzwi, dając mu do zrozumienia, że wszelkie dalsze dysputy uważam za zbędne. Idź już. Powtórzyłam, gdyż ten mój gest okazał się niewystarczający. Nie mówisz tego poważnie? Grzegorz spojrzał na mnie niepewnie. Jak najbardziej, poważnie, stanowczo oraz nieodwołalnie. Ale co, co? Co ja takiego? Nic. Otworzyłam drzwi na całą szerokość. Grzegorz wyszedł z ociąganiem, ale nie oglądając się za siebie. Gdyby nie usiłował mi zabronić wyjazdu na ten ślub, pewnie nawet przez myśl by mi nie przyszło, by się tam wybrać. Dziś Estera była nikim ważnym w moim życiu, cieniem przeszłości, której pogrzebanie zajęło mi sporo czasu i wysiłku. Ciągle jeszcze miałam wybór albo nie pojawić się na tym ślubie i sprzeniewierzyć się żelaznej życiowej zasadzie czyli postępowania na przekór każdej próbie ograniczenia mojej wolności albo pojechać na ten ślub, z narażeniem spotkania się oko w oko z przeszłością. Ale chyba czułam się już wystarczająco silna na takie doświadczenie. Zamknęłam drzwi i wróciłam do salonu. Po drodze nalałam sobie lampkę wina i tak zaopatrzona usiadłam w moim ogromnym, miękkim fotelu, zwanym przeze mnie potworem. Ten fotel był ze mną od zawsze. Był jedyną rzeczą, jaką taskałam z sobą na każde kolejne mieszkanie, a wywodził się jeszcze z mojego rodzinnego domu. Niegdyś zielony, dziś oliwkowy, z odcieniem szarego, miejscami wyliniały, miejscami wytarty, ogółem raczej szpetny Gdyby to była prawda, że każde zdarzenie, każda ludzka myśl pozostaje na zawsze zapisana w czasoprzestrzeni i gdyby ktoś w przyszłości wymyślił czytnik takich zarchiwizowanych myśli, mój fotel byłby niezwykle bogatym źródłem historycznym. Śmiem nawet twierdzić, że czerpać mogłoby z niego obficie wiele gałęzi nauk społecznych, oczywiście w kontekście poznawczym, bo to tu rodziły się moje plany. Tu dokonywałam analiz wydarzeń bieżących i minionych, Radowałam się, smuciłam, upijałam, trzeźwiałam i leczyłam kaca. I właśnie teraz doznałam silnej potrzeby wtulenia się w mojego potwora, który jak nikt inny umiał mnie objąć i trzymać w swoich przyjaznych ramionach, dokładnie tyle, ile było mi potrzeba. Chciałam uporać się z nowym stanem rzeczy, czyli wyrzuceniem grześka z mojego życia, ale najpierw musiałam uzmysłowić sobie, co właściwie teraz czuję. I gdyby się okazało, że czuję się z tym źle, będę musiała przeanalizować naszą znajomość pod odpowiednim kątem, odpowiednio umniejszyć jego zalety i wyolbrzymić przywary, nadać wszystkiemu, co nas łączyło, nowy kontekst, taki, który pozwoli mi czuć się dobrze. Ludzie z reguły nie potrafią panować nad swoimi uczuciami, emocjami i dlatego cierpią. Ja potrafiłam. Znalazłam sposób, opracowałam metodę i opanowałam ją do perfekcji. Wymagało to nie tylko doraźnej pracy nad faktami, które miewały miejsce w moim życiu niezależnie ode mnie i mogły stanowić źródło nieprzyjemnych odczuć, ale także znaczącej korekty potrzeb, celów, a przede wszystkim nauki panowania nad sobą, swoistej cenzury emocji, uczuć, szybkiej oceny sytuacji i wynikających z niej zagrożeń. Tak, to był mój sposób na życie. Doskonały, bo dzięki niemu od bardzo, bardzo dawna nie poczułam się nieszczęśliwa, zawiedziona, samotna. Panowałam nad wszystkim i, o ile dość często bywałam, sama, samotna nie byłam na pewno. Bo wszystko, co się w moim życiu działo, było wynikiem moich wyborów. Ta świadomość dawała mi satysfakcję. Rozdział drugi. Ja, Adela Dobrochna bez herbu. W mojej galerii staroci, o pozornie zwyczajnej nazwie Strych, zwyczajnej, a jednak trochę magicznej, nieco mrocznej, nęcącej tajemniczością, było absolutnie wszystko. Bardzo rzadko się zdarzało, aby jakiś klient wyszedł z niej z pustymi rękami. Ani taki, który od początku wie, czego chce, ani ten, który raczej nie ma pojęcia. Ani nawet ten, który przyszedł się wyłącznie pogapić, bo naprawdę miałam tu wszystko i na każdą kieszeń. A, a magia tego miejsca, jego wieloletnia renoma oraz obsługa o najwyższych kompetencjach robiły swoje. Przypuszczam, że ja, czyli konkretnie Adela Dobrochna Topor, jako właścicielka tego interesu, również byłam czynnikiem sprzyjającym dokonywaniu zakupów. Samo nazwisko pracowało na siebie. Kiedyś ktoś w sprzyjających plotkom warunkach bąknął, iż jestem najprawdziwszą wnuczką tego Topora. Albo bratanicą, może. W każdym razie tego Topora na pewno. Rzecz przez lata obrastała legendą, czyniąc ze mnie i mojego strychu jedną z większych obok Muzeum Bieliźniarstwa, Zabytkowej Stajni i Żydowskiego Cmentarza. Atrakcji miasta. I właściwie o czym przekonałam się kiedyś, ludziom w większości nic nie mówiło moje nadzwyczajne nazwisko, dlatego nie sądzę, aby zbyt wiele osób kojarzyło mnie zgodnie z intencją pomysłodawcy tejże bzdurnej zresztą sensacyjki, a mianowicie z Rolandem Toporem. Zwłaszcza iż kiedyś usłyszałam, w jaki sposób pewna starsza pani rekomenduje moją galerię swojej kuzynce z Torunia. Tutaj, moja droga, musisz kupić choćby drobiazg. Właścicielką jest najczystszej krwi szlachcianka, herbu topór, a rzeczy wystawione na sprzedaż to najprawdziwsze pamiątki rodzinne. Domyślam się więc, że raczej w ten sposób interpretowano sobie moje godne uwagi koligacje. W każdym razie mnie nikt o nie bezpośrednio nie pytał, a skoro tak, ja nie zabiegałam o zdementowanie krążących plotek. Jak koncert naprawdę wart był tylu pieniędzy? zapytała Olga, gdy tylko przekroczyłam próg galerii. Nie wiem, nie byłam, mruknęłam, zrzucając z siebie wilgotny płaszcz. Jak to nie byłaś? Moja wieloletnia pracownica natychmiast porzuciła metkowanie nowego towaru i wybiegła z zalady. Normalnie nie byłam. O, co tam masz ładnego? Zainteresowałam się wycenianymi przez nią drobiazgami. O, parę sztuk biżuterii, tabakiera. Taka jedna babka wczoraj przyniosła. W się masz jej dane. Naprawdę nie byłaś na koncercie? A przecież Grzegorz tak bardzo... Nie jesteśmy już razem. Przerwałam jej. To by było na tyle. Niech zgadnę. Olga ciągnęła niezrażona. To ty z nim zerwałaś przez jakieś duperele, jak zwykle, tak? Olga, wróć może do swojego zajęcia. Za dziesięć minut otwieramy. O, o co tym razem poszło? Odkryłaś, że ma grube palce, czy że zwykł umawiać o kobietach facetki? Czy że chodzi drugi rok w tych samych kapciach? Wiesz, żal mi tych twoich kolejnych straceńców. Gdyby na tego rodzaju dywagacje pozwolił sobie ktokolwiek inny, pewnie dość szybko by ich zaprzestał, żałując, że w ogóle wtrącił swoje trzy grosze. Oldze jednak wolno było znacznie więcej niż komukolwiek innemu. Pracowała u mnie od samego początku istnienia galerii. Była uczciwa, sumienna i oddana. Świetnie znała się na rzeczy, umiała kupować i sprzedawać. Lubiłam ją i szanowałam. Przyjaźń to zbyt naciągane słowo w naszym przypadku, może dość zażyła wieloletnia znajomość? Tak, to było właściwe określenie naszych relacji. Olga oparłam dłonie o marmurowy blad Lady i wzięłam głęboki oddech. Wyjaśnij mi, proszę. Dlaczego twoim zdaniem powinnam się trzymać pazurami mężczyzny tylko dlatego, że to on jest mną zainteresowany? Bo co? Z wdzięczności za to zainteresowanie? Albo z obawy, że jak go puszczę kantem, to już mi się inny nie nawinie? Czy twoim zdaniem świat naprawdę jest tak skonstruowany, że należy po nim chadzać parami i inaczej się nie da? Nie, ale uważam, że ludzi należy traktować poważnie, i, i, i jeśli komuś bardzo na tobie zależy, powinnaś się liczyć z jego uczuciami. Nie można go skreślać ze względu na jakąś drobną niedogodność. Liczy się całokształt. Tak, niemal zobaczyłam szatański błysk we własnym oku. A pamiętasz, jak mierzyłaś też szmaragdową suknię w zeszłym miesiącu? Była cudna, w rozsądnej cenie, z dobrego materiału, leżała na tobie doskonale, wyglądałaś w niej jak księżna, ale z niej zrezygnowałaś, bo cię troszkę uwierał suwak pod pachą. A przecież miałaś nóż na gardle, wesele bratanka za trzy dni. I jak się wobec tego ma u ciebie całokształt do drobiazgu? Na miłość boską, Ada, jesteś cyniczna do granic możliwości. Facet to nie suknia. Jak ty w ogóle możesz porównywać żywego człowieka do kawałka garderoby? Och, jak ja lubiłam u niej tego typu napady, irytacji. To święte oburzenie. Wyrażane tak emocjonalnie, że często brakowało jej słów. Postanowiłam dolać jeszcze ciut oliwy do ognia. Niestety, Westchnęłam. Dlatego nie da się go popróć i uszyć na nową, ani wyprać, wyprasować, a nawet doszyć najmniejszej falbanki dla dodania urody. Jedyne, co można z nim zrobić, to wywalić za drzwi. Olga przysiadła na brzeszku stylowego fotela i tak już została. W tej chwili wolałam jej już nie ruszać, bo pod drzwiami galerii, czekając na otwarcie, przystanęła jakaś para. Odwróciłam tabliczkę z napisem zamknięte stroną otwarte do zewnątrz i wpuściłam klientów do środka. Zamierzałam poprosić Olgę, aby ich obsłużyła, ale uznałam, że całkiem dobrze się komponuje tam, gdzie jest i weszłam za radę. Para szukała czegoś oryginalnego z biżuterii dla niej. Zwróciłam ich uwagę na srebrną bransoletkę z ametystami, łańcuszek z zawieszką w kształcie wiotkiej baletnicy oraz na kilka pierścionków z różnych kruszców od metalu po białe złoto. Niezdecydowani naradzali się półgłosem, a ja raczyłam ich uśmiechami zgodnymi z pierwszym przykazaniem bizneswoman pod tytułem Kochaj klienta swego jak siebie samego. W międzyczasie Olgę święte oburzenie puściło na tyle, że pozwoliło jej wstać, a także wróciło jej mowę. E, jeśli mogę coś poradzić, proszę zwrócić uwagę na ten pierścionek. podała dziewczynie pierścionek z oksydowanego srebra z wielkim krwistym rubinem. O! Powiedziała dziewczyna, rzuciła okiem na Olgę, potem na fotel, a następnie na pierścionek. Przepraszam, myślałam, że pani jest sztuczna. Olga zmieszała się na niedostrzegalny dla obcych ułamek sekundy, po czym uśmiechnęła się szeroko. Nic nie szkodzi, moja szefowa też czasem tak uważa. Spojrzałam na nią znacząco. Uważam, że skoro zdecydowali się Państwo na szlachetny drobiazg z historią, niechże więc to będzie jakaś piękna historia, przeszła do rzeczy. Para wyraźnie się zainteresowała. Tak, a on taką posiada? spytała dziewczyna. Och, niewątpliwie. Ten pierścionek ofiarował pewnej pannie zakochany młodzieniec, deklarując, że dopóki będzie go nosiła na palcu, dopóty on będzie przy niej, zawsze i wszędzie, zakochany tak samo jak dziś. Panna nie była przesądna, ale była równie zakochana jak on i na wszelki wypadek nie rozstawała się z pierścionkiem. Nie będę Państwa zanudzała szczegółami, dość powiedzieć, że młodzi. Za jakiś czas się pobrali i przeżyli z sobą szczęśliwie ponad pół wieku. Kobietę opatrzność zabrała pierwszą, on dołączył do niej jeszcze tej samej nocy. Ojej. Niesamowite słyszysz, Marku? Opowieść najwyraźniej zrobiła na dziewczynie wrażenie. Ten weźmiemy. Ja też bym tak chciała, na zawsze z tobą. Złapała go za ramię, spoglądając mu zalotnie w oczy. Przymieszczy będzie pasował na twój palec. To nie ma znaczenia. Oddam go do złotnika, on mi go dopasuje. O ile nie okaże się zbyt drogi, oczywiście. Tym się nie martw, kochanie! Chłopak spojrzał na swoją towarzyszkę z tkliwością i wyjął z kieszeni portfel celem uregulowania należności. A czy to nie jest z twojej strony cyniczne? zaczepiłam Olgę po wyjściu klientów. Co takiego? Olga uniosła brwi w najwyższym zdumieniu. No, jak to co? Takie wciskanie kitu młodym ludziom. To nie jest żaden kit, moja droga. To zaklinanie rzeczywistości. Hm? Oni uwierzyli w magię pierścionka, a skoro tak, on naprawdę zacznie spełniać w ich życiu magiczną rolę, bo to my nadajemy rangę i znaczenie przedmiotom. Te zaś rewanżują się nam, przynosząc szczęście lub pecha. Zaklinanie rzeczywistości, powiadasz. Tak. Słyszałaś może kiedyś o tym, że to myśl kształtuje naszą rzeczywistość? Spytała Olga prowokacyjnie, a ja dałam jej kolejny powód do zdumienia. Owszem, moją kształtuję! Mruknęłam ponuro i bardziej zgodnie z prawdą, niż mogłaby przypuszczać. Olga spojrzała na mnie zdumiona, potem poboczyła się jeszcze chwilę, a raczej chwileńkę, bo kiedy tylko wróciła do metkowania nowo nabytych precjozów, jej twarz natychmiast przybrała typowy dla niej wyraz spokoju i błogiego zadowolenia. Taka właśnie była. Zawsze zadowolona, wyważona, życzliwa i kochająca cały świat. Niezrażona optymistka. Wszędzie i we wszystkich widząca dobro, a jeśli już nawinął się jej jakiś obiekt, w którym mimo wszelkich starań go nie dostrzegała, ze wszystkich sił starała się je w nim zaszczepić. Jak na przykład we mnie od paru dobrych lat. Z galerii wyszłam na tyle późno, by nie natknąć się gdzieś po drodze na Grześka lub jego mocno zaangażowaną w nasz związek nadopiekuńczą siostrę. Nie, żeby Grzesiek był jakimś niedojrzałym młokosem, bo nie był ani niedojrzały, ani zbyt młody. Po prostu na świecie istnieje też taki rodzaj opieki, której o wiele bardziej od podopiecznego potrzebuje opiekun. Tak właśnie było w tym przypadku. Jolanta, pomiędzy kolejnymi nieudanymi związkami, przerzucała swoje nieprzebrane pokłady czułości na młodszego brata. Nawiasem mówiąc, do pewnego czasu intrygował mnie ten rodzaj kobiet. Całkiem niebrzydkich, zadbanych, wykształconych, obytych w życiu i w świecie. A jednak notorycznie porzucanych przez kolejnych facetów. Intrygował mnie do czasu, kiedy zapytałam o to Marcina, byłego Jolanty. Od tak sobie zwyczajnie, przy jakiejś tam okazji, spytałam, czemu nie są już razem. Bo Jola to nie kobieta, szepnął tajemniczo. Nie. Aż się zachłysnęłam tą nowiną. Oczyma duszy zobaczyłam bowiem Jolantę Gołą, posiadającą oprócz tego wszystkiego, co posiada na co dzień, dorodne męskie przyrodzenie. Ej ja nie o tym! Marcin żachnął się na widok mojej miny. Płci Jolanta jest żeńskiej jak najbardziej, ale to nie kobieta. To herszt w spódnicy. Tyranka pani i władczyni. Biedny Grzesiek. Westchnęłam. Biedny? Czy ja wiem? Marcin uśmiechnął się wymownie. Fakt. Uświadomiłam sobie wówczas, na czym jej problem polega. I jeszcze to, że Jolanta stracona jest dla świata dla tego świata, o którym, jak sądziłam, od zawsze. Marzy i do którego tak uparcie zmierza. Rodzinnego grajdołu z nieumiejącym się bez niej obejść mężem i ubezwłasnowolnioną gromadą dzieci. Tak, uświadomiłam sobie, ale w żadnym wypadku nie zrozumiałam. Podobnie jak Jolanta nie umiała pojąć mnie. Przypomniałam sobie bowiem taką oto scenkę. Niedziela rano. Czyli jakaś tam jedenasta z minutami Siedzimy z Grzegorzem u niego przed telewizorem W piżamach i wcinamy niedzielne śniadanko Kanapki z piątkowego pieczywa z żółtym serem bez masła, bo akurat nie było A ponieważ poprzedni wieczór graniczył bezpośrednio z porankiem Uporządkowanie mieszkania zostawiliśmy sobie na jakiś tam lepszy moment Na to wszystko wkracza Jolanta Omiata wzrokiem Grześka oraz panujący w tle dość wyszukany nieład Następnie rzuca okiem na nasze śniadanie i na końcu na mnie Boże mój, Grzesiu, biedaku, użala się nad nim. Na całe szczęście przyniosłam ci rosołu z makaronem i kotlecika z ziemniaczkami. Zostaw to, teraz jest raczej pora obiadu niż śniadania. Jednocześnie porządkuje mieszkanie i nakrywa do stołu. Później, kiedy Grzegorz wyszedł do łazienki, Jola zapytała mnie, kręcąc głową ze zdumieniem, powiedz mi, Ada, jakim cudem udaje ci się trzymać mojego brata przy sobie już rok? Bo ja mam wrażenie, że jemu naprawdę na tobie zależy. Nie wiem. Ja go nie trzymam. Sam się trzyma. Odparłam coś w tym rodzaju. A, a, ale jak? Nie gotujesz mu, nie pierzesz, nie sprzątasz i sorry, że to powiem, ale piękność też z ciebie taka kontrowersyjna. O, no widzisz, klasnęłam mam w ręce. Do tej pory sama nie wiedziałam, jak to robię, ale chyba właśnie odpowiedziałaś na swoje i moje pytanie. To znaczy? Mniejsza urodę, szepnęłam. Chodzi o to, żeby jak najmniej sprzątać i jeszcze mniej prasować. Dalszą wymianę zdań przerwał nam Grzesiek, wkraczając do salonu. Wówczas właśnie uznałam, że Joli nic już nie pomoże. No bo co? Miałabym jej powiedzieć w najlepszej wierze, żeby przestała dbać o wszystkich dookoła i zajęła się sobą? Trochę zdrowego egocentryzmu, jak sama nazwa sugeruje, zdecydowanie służy zdrowiu i psychicznemu, i fizycznemu. Ani Grześka, ani Jolanty w drodze do domu nie spotkałam. Odkryłam za to mnóstwo wiadomości na automatycznej sekretarce telefonu stacjonarnego, tyleż SMS-ów i połączeń nieodebranych na komórce. W pracy bowiem zwykłam nie używać tego małego, upierdliwego urządzonka. Wszelki kontakt świata ze mną i vice versa mógł odbywać się za pomocą telefonu stacjonarnego galerii, bądź osobiście. Mam na myśli oczywiście świat biznesu, bo ten prywatny z kolei tutaj nie miał wstępu w ogóle. Podział ten stosowany był przeze mnie od zawsze i bardzo restrykcyjnie przestrzegany. Wracając do rzeczy, autorem wszystkich wiadomości oraz inicjatorem nieudanych kontaktów był rzecz jasna Grzegorz. Domagał się spotkania oraz wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Nie miałam w zwyczaju niczego byłym facetom wyjaśniać, zwłaszcza że głównym powodem naszych rozstań było wzajemne niezrozumienie. Tłumaczenie im więc czegokolwiek miałoby sens porównywalny z gadaniem do obrazu. Nie reagowałam zatem w ogóle i kiedy otrzymałam wiadomość od jego siostry, że jestem zimna, bez serca oraz niewarta Grzegorzowi rzemienia u markowych, oryginalnych adidasów za 400 wywiązać, wiązać, wiedziałam, że oto właśnie nastąpił epilog i od tej pory jestem wolna. I tak jak przewidziałam, telefony i smsy się... Rozdział trzeci. Pozornie niewinny wątek kryminalny. Noc w przededniu pewnych istotnych wydarzeń miałam paskudną. Wyjątkowo. Prawie zawsze dobrze spałam. Nie miałam problemów z zasypianiem ani z wieczora, ani z powtórnym zaśnięciem, gdy na przykład trzeba było pójść w nocy do toalety. Po prostu przykładałam głowę do poduszki i już. Na to też miałam swój patent. Nie wolno mi było przed zaśnięciem myśleć o niczym realnym, ani o dalszej przeszłości, ani o minionym dniu, ani też nie planować niczego na przyszłość, nawet tę najbliższą. Po prostu przed snem nie wolno angażować mózgu w żadne analityczne, koncepcyjne ani też krytyczne myślenie. Najlepiej postawić przed nim jakieś zupełnie neutralne zadanie. Może nie tyle liczenie baranów, co na przykład wyliczanie znanych mi ras kotów wraz z cechami charakterystycznymi. Lubię koty, bardzo, bardzo lubię koty. Uważam je za stworzenie pod każdym względem doskonałe. Idealne z urody, uczuciowe, taktowne, inteligentne i, w co nikt nie chce mi wierzyć, ze sporym poczuciem humoru. Czasem też przed snem wyobrażałam sobie jakiś sielski zakątek i siebie w nim. Na przykład ogromny ogród kipiący bujnością zieleni, kwitnących krzewów, malw, słoneczników i mnóstwa innego jeszcze bezładnie rosnącego kwiecia. W takim ogrodzie, w którym można się zaszyć i napawać się zapachami. Głosami czystego, całkiem jeszcze niewinnego świata. Ta cudowna harmonia i beztroska sprawiała, że zaraz robiłam się senna, bo ja po prostu nauczyłam się sterować swoimi myślami panować nad pracą moich szarych komórek. Tym sposobem, dość mozolnie, ale konsekwentnie, osiągałam to, co w życiu najświętsze czyli święty spokój. Ale kiedy opanowałam ów mechanizm sprawniej, skazałam na niebyt wiele wspomnień z przeszłości. Wcześniej świadomie dokonywałam ich selekcji, a potem robił to już całkiem automatycznie mój wytrenowany umysł. Chociaż zdarzyło mi się czasem zastanawiać, jakimi kryteriami się posługuje, bo na przykład bywało, że kasował mi coś, co nie miało moim zdaniem żadnego negatywnego znaczenia. No i tak kilka razy się autentycznie zdziwiłam w trakcie rozmowy ze znajomymi, czy choćby oglądając zdjęcia, że coś tam miało kiedyś miejsce. W ten czas, owszem, przypominałam je sobie w całej rozciągłości, ale potrzebny do tego był mi wyraźny bodziec, jak zdjęcie czy też czyjaś wyraźna sugestia. A zatem przyczyną dyskomfortu minionej nocy nie były żadne niedobre emocje, nie były nią również złe sny. Z nami nie umiałam sterować, choć swego czasu naczytałam się na temat LD, świadomego śnienia. Nie podjęłam jednak żadnych treningów w tym kierunku, bo nie były mi one potrzebne. Lubiłam śnić i lubię swoje sny, nawet te koszmarne, które bardzo rzadko, co prawda, ale też mi się zdarzały. I lubiłam pamiętać swoje sny. Dlatego teraz, zaraz po przebudzeniu, starałam się je sobie przypomnieć w najdrobniejszych szczegółach. Taka retrospekcja sprawiała, że zostawały one w mojej pamięci na długo. Na zajutrz zawsze sprawdzałam w senniku internetowym znaczenie mojego snu. Ta czynność również należała do sposobów kreowania mojej rzeczywistości, bo w mojej rzeczywistości musiało być fajnie, miło, spokojnie i na luzie, codziennie i niezmiennie. Dlatego, gdyby sennikowa interpretacja danego snu była niezbyt optymistyczna, dotąd wynajdywałam synonimy kluczowych wyrazów, aż znalazłam satysfakcjonujące mnie tłumaczenie. Na przykład jeśli śnił mi się pożar, a sennik uznawał go za zły omen, sprawdzałam wówczas znaczenie wyrazu ogień, następnie wyrazu płomień, później jeszcze palenisko i tepe. I nie ma siły, któryś w końcu musiał stanowić dobrą wróżbę. W taką wierzyłam. Wcześniej jednak ba, zaraz po przebudzeniu łykałam garstkę witamin na witalność, młodość i urodę. Wszystkie te zabiegi, psychologiczne i farmaceutyczne, pozwalały mi na życie w niemal idealnej harmonii z samą sobą i z naturą. Tak, dokładnie tak, z samą sobą, bo czy jest coś dla nas ważniejszego na świecie niż my sami? Od kiedy odkryłam tę prostą prawdę, wszystko w moim życiu stało się znacznie łatwiejsze. Jedynym więc powodem, który mógł sprawić, abym nie spała danej nocy zbyt dobrze, były dolegliwości fizyczne. I tak też było tym razem. Bolała mnie głowa. Nie była to częsta dolegliwość, ale jeśli już się zdarzyła, wkurzała mnie niepomiernie, bo nie mogłam jej ani przewidzieć ani też zapobiec zawczasu. Nie dało się. A wszystko, co się nie dało, było moim wrogiem. Zażyłam zaraz rzecz jasna tabletkę od bólu głowy, a nawet dwie, i po krótkiej chwili ból ustał. Ale irytacja pozostała. I to ona nie pozwoliła mi przespać całej nocy jak lubię, mocno i bez beztrosko. Zaraz ale czemu ja tak o tej nocy? Aha, aha, oczywiście, w kontekście dnia następnego. Bo do pracy przyszłam w nieco gorszej formie niż zwykle. Niż zwykle, czyli wypoczęta, wymuskana, z planem na cały dzień, w kwestiach, które się dało zaplanować i czujna na to, czego się nie dało. Nie cierpiałam mieć gorszej formy niż zwykle, bo nie cierpiałam nie panować nad czymkolwiek w moim życiu. A już na pewno nie nad własnym organizmem. A tu akurat ten właśnie dzień przyniósł z sobą rzeczy nieprzewidziane, takie, których nie można zaplanować. Otóż, jak tylko weszłam do galerii, zadzwoniono z komendy policji i zaproszono mnie na okazanie. Tu muszę się nieco cofnąć w czasie i wrócić do dnia, a raczej nocy, kiedy w mojej galerii miało miejsce pierwsze włamanie. Zdarzyło się to jakiś rok temu z okładem. Straciłam wówczas sporo cennych drobiazgów. Obrazy, meble i inne większe przedmioty zostały na miejscu, przypuszczalnie ze względu na gabaryty. Sprawą zajął się potężny ciałem i, miałam nadzieję, iż równie wielki umysłem, funkcjonariusz Czesław Król, a właściwie Król Czesław, bo tak zwykł się przedstawiać. Niestety, sprawa kręciła się w kółko, a zatem, w sposób właściwy, toczeniu się po okręgu, ciągle wracała do punktu wyjścia. A ściślej wejścia, bo problem dotyczył sposobu dostania się oprycha do środka przy zamkniętych drzwiach wejściowych i zamkniętych drzwiach od zaplecza. Że niby banał, straszliwy, bo oprych mógł drzwi otworzyć wytrychem albo mógł podprowadzić na chwilę klucz którejś z nas, bądź zrobić odcisk z plasteliny i dorobić własny. Teoretycznie mógł, ale praktycznie absolutnie nie. Po prostu nie miał żadnej możliwości zabrania kluczy ani mnie, ani Oli. Żadnej bez wdawania się w szczegóły. Wytrych też nie wchodził w grę. Nie przy tych nowych zamkach, które były w drzwiach galerii. To jednak jeszcze wszystko drobiazg. Podstawowe pytanie brzmiało bowiem, jak dokonano włamania i rabunku. Przy załączonym, całkowicie sprawnym i wysoce profesjonalnym systemie alarmowym. No właśnie. Wobec powyższego punktem wyjścia, do którego każdorazowo wracał król Czesław, była hipoteza, że okradłyśmy się same. Tylko, że co? Po co? Dla nas łup nie był aż tak wartościowy, byśmy miały zawracać nim sobie głowy w sposób kryminalny, a ubezpieczenie, no, no cóż, takie rzeczy to w Ameryce. U nas to ubezpieczyciel łupi ubezpieczonego i odwrotny przekręt w ogóle nie wchodzi w grę. Każdy normalny człowiek o tym wie, a zatem okradłyśmy się same z powodu, no powiedzmy, dla kawału, albo dla urozmaicenia swoich monotonnych żywotów. Tak rozumował i konkludował nasz król. Dlatego też dzisiejszy telefon z komendy z prośbą o wizytę celem okazania kandydatów na podejrzanych niezmiernie mnie zaskoczył i zdegustował rzecz jasna ze względu na niższą niż zwykle formę. Może gdyby zdarzyła się jakaś inna, równie zaskakująca rzecz, niezwiązana z królem Czesławem, moja irytacja nie byłaby aż tak znaczna. Bo wizyta na komendzie, kontakt z panami funkcjonariuszami, a już w szczególności z rzeczonym policyjnym monarchą, wymagała formy najwyższej. Zaprowadzono mnie, tak jak się spodziewałam, bo widywałam podobne pomieszczenia w filmach, do niewielkiego pokoiku z oknem, które podobno od drugiej strony było lustrem. Okno było, jak się również spodziewałam, z widokiem, a konkretnie z widokiem na kilku nieciekawych facetów. A kogoż to ja mam tutaj rozpoznać, proszę funkcjonariusza, skoro nawet przez sekundę nie widziałam włamywacza? I nikt nie widział? Spytałam faceta siedzącego za moimi plecami, w zacienionym kącie pomieszczenia. Nie był nim z pewnością i na szczęście spodziewany król. Nie tytułowałam go na wszelki wypadek żadnym stopniem, żeby mu niczego nie zaniżać, a półmrok, w którym tkwił, uniemożliwiał mi dokładne przyjrzenie się jego pagonom. Wspominała pani w czasie dochodzenia, że jakiś młody mężczyzna na kilka dni przed włamaniem bywał w galerii codziennie, ale niczego nie kupił. A, przypomniałam sobie mygliście. No był taki. Interesowała go chyba jakoś... Tak nieodparcie stara szafa po moich dziadkach ciągle do niej wracał. Czy będzie pani zatem uprzejma wytypować go wśród tych kilku dżentelmenów? Ochryste! Jęknęłam mimowoli. Nie pamięta go pani? Zaniepokoił się policjant. Nie no, no pamiętam tylko. Tak. Dż dżentelmenów? Nie wytrzymałam i wybuchłam niekontrolowanym śmiechem. Niższa forma niż zwykle. Dżentelmenami bowiem okazało się być pięciu chłopa o fizjonomiach. Tak bardzo przeczących powyższemu określeniu, jak to tylko było możliwe. E, być może e, faktycznie określiłem ich nieco nieadekwatnie, chrząknął policjant. Tak czy inaczej, czy rozpoznaje pani któregoś z nich? Nieadekwatnie? Uczepiłam się. Gdyby pan powiedział meneli, oprychów lub degeneratów, byłoby, jak pan to ujął, adekwatniej. Znów się roześmiałam. Och ta zaniżona forma. Ja bym tu zalecał pewną ostrożność, proszę pani. Rzekł ze spokojem funkcjonariusz. Między tymi panami znajdują się również policjanci z naszej komendy. Czy. czy oni. czy oni są jakoś ucharakteryzowani? spytałam, dławiąc się i krztusząc. Nie. No, wobec tego gratuluję wyboru. Zaukałam cicho. O dziwo policjant teraz śmiał się już razem ze mną. Ten mój oprych trzyma tabliczkę z numerem cztery, a pańscy? wyszeptałam przez łzy. Jeden i pięć, odparł i dodał lekko zduszonym głosem. Dziękuję pani, wobec tego będziemy w kontakcie. Wyłuskałam z torebki chusteczkę i wytarłam oczy oraz nos. Myślałam, że facet odprowadzi mnie do wyjścia, ale ponieważ nie ruszył się z miejsca, wyszłam sama. Teraz już sprawa włamania wyjaśniła się nadspodziewanie szybko. Okazało się, że złodziej Jaszek... Tuż przed zamknięciem galerii, w czasie gdy ubierałyśmy się na zapleczu, opróżnił stojącą na ladzie gablotkę z najcenniejszych drobiazgów, po czym wraz z łupem wlazł do sporej dwudrzwiowej szafy i w niej przeczekał do rana. Nic dziwnego, że czujniki ruchu nie reagowały, skoro wszelki ruch, jaki odbywał się w galerii, miał miejsce w szafie. Rabuś opuścił miejsce zbrodni dokładnie w ten sam sposób, czyli w momencie, gdy po przyjściu do pracy i rozbrojeniu alarmu pozbywałyśmy się okryć wierzchnich na zapleczu. Udało nam się odzyskać wszystkie skradzione przedmioty, bo ten maestro oszukiwania alarmów nie poradził sobie z ich upłynnieniem. Chciałem nawet podziękować za to policjantowi, który przejął śledztwo po Czesławie, ale nie wiedziałam, jak się nazywał. Dałam więc spokój, dochodząc do wniosku, że facet po prostu zrobił to, co do niego należało i w związku z tym nic mu nie jestem winna. Olga, oczywiście, była innego zdania. Uszczęśliwiona powrotem precjozów, gotowa była zakupić policjantowi specjalne podziękowania w śląskim koncercie życzeń. Zabroniłam jej tego. Jako jej szefowa miałam prawo, zwłaszcza iż włamanie nie było Olgi prywatne. Inna sprawa, że żadna z nas nie znała nazwiska policjanta. Powiedz chociaż, jak wyglądał, poprosiła po krótkiej wymianie zdań na powyższy temat. Nie wiem, bo siedział, odparłam zdawkowo. To znaczy, że co, że nie widziałaś... Czego właściwie? To znaczy, że nie widziałam, jakiego był wzrostu, sprecyzowałam. Ani w ogóle, co, jakie miał, bo siedział w cieniu. W cieniu czego? Czepiała się Olga. Niczego, w cieniu ogólnym, no powiedzmy w półmroku. Aha, nie, to nie. Bąknęła, nie do końca przekonana. Ale był taki do, 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 doprecyzowany dodałam po namyśle, taki wyważony. Olga spojrzała na mnie z pudełka i wzruszyła ramionami. Nie, to nie, powtórzyła i prychnęła z dezaprobatą. Było mi bardzo na rękę, że sprawa kradzieży została rozwiązana, a łupy zwrócone. Dzięki temu Olga jeszcze bardziej umocniła swoją wiarę w ludzi, a także w organ policji, jako sumiennych i skutecznych stróżów prawa. Mogłam zatem pojechać na ślub Estery, zostawiając interes pod okiem pracownicy spokojnej o bezpieczeństwo swojej galerii. Estery nie widziałam jakieś. tak ponad siedem lat i kompletnie nie spodziewałam się jej takiej. W mojej pamięci nadal tkwiła jako chuda, blada dziewuszyna z wadliwym zgryzem. Ta, która objawiła się moim oczom, objawiła i tylko takie słowo tutaj pasuje. Była absolutną pięknością, wysoką, zgrabną, naturalną blondynką o nieskazitelnym uśmiechu, milusią i ciepłą. Ciociu, stara przylgnęła do mnie w mocnym uścisku. Tęskniłam za tobą, wiesz? I tak strasznie, strasznie chciałam, żebyś była ze mną w tym dniu. Do Krakowa przyjechałam na dzień przed ceremonią i ulokowałam się w hotelu. Takie wydarzenie jak ślub i wesele wymagało bowiem odpowiedniego wejścia. Odpowiednie wejście wymagało odpowiednich przygotowań, a te zaś czasu. A w szczególności, gdy chodziło o ślub, w rodzinie mojego byłego męża. Już z hotelu wysłałam Esterze smsa, że jestem. Nie sądziłam jednak, że ta zechce pofatygować się na drugi koniec miasta, żeby się ze mną przywitać. Miło Cię widzieć, Esterko! jęknęłam nieco zduszonym głosem. Ależ ty śliczna się zrobiłaś. Naprawdę, naprawdę tak sądzisz, Ciociu? Dopytywała się, jakby nie wiedziała. Tak, bardzo śliczna. Przez moment zapanowała cisza. Wiesz, już dawno chciałam Cię odszukać. Nieraz bardzo mi ciebie brakowało. Naszych długich rozmów, Twoich prostych i skutecznych rad. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętałam, o czym były te rozmowy, ani czego dotyczyły owe rady, ale widać były dla niej na tyle znaczące, że wspominała je do dziś. Dlatego też, między innymi, nie bardzo wiedziałam, co powiedzieć. A twoi rodzice? Spytałam więc nieco pokrętnie. No cóż. Wiedzą, że zaprosiłam cię na mój ślub i uszanują to. Moja wdzięczność dla nich nie zazna granic, wymsknęło mi się.